Dziennik główny jest wykorzystywany także w systemie do transakcji związanych z bilansem otwarcia. Niezależnie czy chodzi o otwarcie kont księgi głównej, nabywców, dostawców czy środków trwałych, wszystkie takie operacje możemy w dzienniku wykonać. W tej wersji systemu system oferuje także funkcję, która pomoże nam wprowadzić takie operacje do dziennika. Jest to funkcja przygotuj dziennik. Wybierając saldo początkowe kont księgi głównej, system wstawi nam wszystkie konta księgi głównej tak, że będziemy mogli wpisać poszczególne salda na kontach i przygotować sobie dziennik, który posłuży nam jako bilans otwarcia. Przypomnę tylko, że bilans otwarcia zwykle robi się właśnie na dzień przed rozpoczęciem nowego roku finansowego w systemie. Bardzo często wykorzystuje się także konto przeciwstawne. Możemy wykorzystać tutaj konto, które wcześniej stworzyłem, na przykład BO. Wtedy każda transakcja trafi na odpowiednie konto przeciwstawne. Bardzo podobnie działają funkcje związane z przygotowaniem salda początkowego nabywców czy dostawców. Oczywiście takie dane możemy sobie przygotować też ręcznie i wybrać czy nabywców, czy dostawców i przygotować dla nich odpowiednie kwoty związane z bilansem otwarcia wraz z kontem przeciwstawnym odpowiednim. Na tym zakończymy naszą pracę z dziennikami, jednak będziemy do nich jeszcze podczas różnych kursów wielokrotnie wracać. W kolejnym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób definiować i księgować operacje związane z bankami.